Moi drodzy, dopiero co wróciłem z Charkowa. Odbyło się tam spotkanie delegatów Euromajdanów, czyli takich zgromadzeń w poszczególnych dużych, liczących się miastach Ukrainy, w których właśnie lokalnie organizuje się Euromajdany wspierające tą właśnie drogę do Europy, ukraińską drogę do Europy. Spotkanie dla mnie było o tyle niesamowite, że odbywało się po pierwsze w warunkach konspiracji. Otóż po pierwsze organizatorzy byli już od dłuższego czasu obserwowani przez tajne służby. Spodziewano się, że to spotkanie może być przerwane przez jakieś bojówki. I to wszystko okazało się prawdą. Po pierwsze, rzeczywiście byliśmy obserwowani przez tajne służby. Po drugie, były bojówki. Próbowały przerwać spotkanie główne, próbowały przerwać później takie prace w podgrupach. Organizatorzy więc zorganizowali Straż Obywatelską. Przy spotkaniu głównym doszło do starć. Jeden z tej Straży Obywatelskiej, człowiek został ciężko pobity, możliwe, że straci oko. Była organizowana zbiórka na jego operację. Spotkanie główne odbyło się w jednej z cerkwi, dlatego że okazało się, że różne inne instytucje życia publicznego, a więc hotele, na przykład hotele czy szkoły wyższe, odmówiły w tym momencie udostępniania tych pomieszczeń, no, pod wpływem nacisków tych lokalnych władz samego Charkowa, ale i całego regionu. Spotkanie miało służyć jednemu celowi, mianowicie uzgodnieniu, co te zorganizowane grupy społeczne, co ci ludzie zorganizowani wokół Euromajdanów mogą robić razem. Bo do tej pory były to właśnie takie lokalne inicjatywy wspierające główny Euromajdan kijowski. Pod tym względem dla mnie to spotkanie przypominało do złudzenia okres zakładania Solidarności. Kiedy my najpierw organizowaliśmy strajki, Komitety Solidarności i wspieraliśmy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej, tak samo oni organizowali właśnie te Euromajdany w różnych miastach, aby wesprzeć ten Euromajdan główny w Kijowie. Tak jak my stanęliśmy, to było 17 września 80 roku, przed pytaniem, jak się organizować, jak organizować naszą strukturę. Czy mamy pozostać odrębnymi regionami, czy może mamy rejestrować odrębne związki zawodowe w każdym zakładzie. Tak i oni dzisiaj stanęli wobec takiego pytania, debaty, właśnie, a jak ma wyglądać nasz ruch? Tak jak my wtedy podjęliśmy decyzję, że tworzymy, chcemy mieć jednolity związek zawodowy w skali kraju, ale zarazem chcieliśmy, aby to był związek budowany oddolnie, żeby był bardzo zdecentralizowany, taka sama decyzja i tam zapadła. A więc chcą koordynować, będą koordynować, a zarazem każdy z tych Euromajdanów stanowi właśnie odrębną obywatelską organizację, która wyznacza swoje lokalne cele, lokalne zadania. Dyskutowali też, no właśnie, jakie rzeczy mają robić wspólnie. I tak jak my w Solidarności wiedzieliśmy, że jedną z najważniejszych rzeczy jest obieg informacji, tak samo i oni o tym obiegu informacji tam dużo rozmawiali. I tak jak my obawialiśmy się tego, żeby nie zmonopolizować tego ruchu, prawda? Żeby, że tak powiem, żadna osoba nie narzuciła jakiejś takiej autorytarnej władzy w tym ruchu, tak samo i oni w tym momencie mieli te same obawy i budując strukturę, budując organizację, od początku dyskutują o tym, jak tą organizację przed tym zabezpieczyć. Dla nas w tym wrześniu 80 roku dyskusja i zorganizowanie ogólnokrajowego ruchu oznaczało taki jakościowy skok. Od tej chwili tworzyła się nowa sytuacja. Było napięcie między
Komitetem Strajkowym z Gdańska, a tą resztą ruchu, bo było oczywiste, że Komitet Strajkowy traci tą swoją, no, można powiedzieć, monopolistyczną pozycję, że od tej chwili jakby musi uwzględnić istnienie tego ruchu. Trochę inaczej będą w związku z tym wyglądały władze tego ruchu, bo przecież trzeba dopuścić przedstawicieli regionu. To samo napięcie dostrzegałem tam. To znaczy jest Kijów, jest ten Euromajdan kijowski. Do tej pory mówiło się tylko o nim. Inni dawali jedynie swoje wsparcie. Ale zarazem ten Euromajdan kijowski właśnie na swój sposób monopolizował myślenie, co robić, monopolizował myślenie, jak się organizować, monopolizował myślenie o tym, jak prowadzić ukraińską politykę i nie ma co ukrywać, w dużej mierze to się wszystko tam toczyło wokół tego, no a kto za chwilę ma być prezydentem, jak zrobić, żeby doprowadzić do odwołania obecnego prezydenta, rządu, a więc wszystko wokół jakby kwestii zdobycia władzy. Otóż w momencie, w którym tu tworzył się ten ruch, jeden z delegatów właśnie wypowiedział to dla mnie niesłychanie ważne zdanie, myśl całą. Mianowicie odwoływał się, powoływał się na to, aby zakończyć, wzywał do tego, żeby zakończyć rozmowę o tym, co ma zrobić parlament, co ma zrobić prezydent, co ma zrobić rząd. Wzywał do tego, żeby się zastanowić, co my jako ruch możemy zrobić. Co my jako ruch mamy obowiązek właśnie zorganizować, uzgodnić, z czym mamy jechać teraz, wracać do ludzi. Jakie mamy zadania, na najbliższy miesiąc. To było bardzo ciekawe, bo kiedy już ktoś powiedział, no a może ustalmy sobie to trochę dłuższy termin, może 3 miesiące, wszyscy mówili nie, to musi być bardzo, bardzo konkretne. Powołano w sumie 7 zespołów, które debatowały o tych najważniejszych sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia. A więc na przykład o obiegu informacji, a więc na przykład o tym, jak zabezpieczyć bezpieczeństwo ludzi, którzy właśnie działają, robią coś, co robić, kiedy zostaną zwolnieni z pracy. A więc nie tylko jak zorganizować obieg informacji, ale właśnie jak zbudować coś, co możemy nazwać komisję interwencji. Od razu sobie pomyślałem, że trzeba Zofię Romaszewską tam wysłać. Koniecznie. Ona to po prostu zrobiła tu kiedyś w kraju. Zrobiła to świetnie, ze znakomitymi wynikami. A gdy myślałem sobie, jak my rozwiązaliśmy problemy obiegu informacji, pomyślałem sobie, no Helenę Uczywo trzeba wysłać. Przecież ona zorganizowała Agencję Solidarności i to ona musiała też właśnie rozwiązać takie różne problemy ambicjonalne, psychologiczne w naszym ruchu. Wszystko to tam też widziałem. Jestem do tej pory pod wrażeniem tego właśnie podobieństwa całej dynamiki tego ruchu. Mam zarazem wrażenie, nawet nie wrażenie, no pewność, że pod wieloma względami okazali się być o wiele sprawniejsi. To, nad czym my pracowaliśmy kilka tygodni, zanim osiągnęliśmy ten dobry poziom organizacji, oni w zasadzie ustalili przez te 2 dni obrad. Kiedy mnie to zaciekawiło, skąd się wzięła ta sprawność, okazało się, że na 120 delegatów około 100 to są po prostu aktywni działacze istniejących fundacji, stowarzyszeń, a więc ludzi, dla których społeczna działalność jest, to jest codzienność. Oni to już znają, to już rozumieją. Kolejna ważna rzecz to sam Charków. Otóż ja sam nie wiem dlaczego, ale też uległem jakiejś takiej aurze, która mówiła, że czy wskazywała, że oto są jakieś 2 obszary Ukrainy. Jest ta Ukraina zachodnia, która jest proeuropejska, bardziej nowoczesna, właśnie lepiej przygotowana do budowy demokracji i ta Ukraina wschodnia, jakaś taka sowietyzowana, zrusyfikowana, zacofana gospodarczo, tam w zasadzie jest jakiś tylko ten przemysł ciężki. Tymczasem nagle widzę Charków, który jest po prostu pięknym miastem, o ciekawej architekturze.
Możemy się oczywiście tam przyczepić do różnych szczegółów, no, które my znamy z początku naszej transformacji, z dziurawych dróg, prawda, źle remontowanych domów. Niemniej jednak wielkość i siłę tego miasta widać. I nagle chodzę po mieście, w którym jest 300 tysięcy studentów, gdzie, jak się dowiaduję od gospodarza, u którego mieszkałem, jest tam 20 uniwersytetów. Jeden z nich jest starszy nawet od Mohylanki, a więc długa, wielka tradycja uniwersytecka. Dowiaduję się, że elita tego miasta to oczywiście ludzie związani z przemysłem zbrojeniowym, ale właśnie tym przemysłem wysokich technologii. Okazuje się, że oni nie boją się Europy. Oni się nie boją europejskich wyzwań. Oni są przygotowani na integrację i są spokojni o jej efekt. Dlatego, że oni ze swoją nauką, ze swoją techniką, technologią wiedzą, że mogą z Europą konkurować, mogą konkurować z europejskimi firmami. Otóż to jest jeden z najważniejszych elementów tego spotkania. Dlatego, że ja 9 lat temu, podczas pomarańczowej rewolucji, już wtedy ich pytałem, powiedzcie mi, no jest faktem, że Janukowycz tam ma dość silne poparcie, więc co zamierzacie zrobić, żeby ten wschód odwojować? Żeby pokazać, że ten wschód jest także zintegrowany i zainteresowany Europą. Wtedy nie było pomysłów. Ale dzisiaj to spotkanie w Charkowie, ta demonstracja właśnie woli takiego właśnie tej integracji z Europą, ta demonstracja, proszę, popatrzcie jak działamy, popatrzcie jak się organizujemy, popatrzcie jakim jest miastem, to był właśnie jeden z tych bardzo, ale to bardzo potrzebny Ukrainie, ukraińskiej polityce ruch, gest, symbol, który pokazuje, jak naprawdę w gruncie rzeczy to jest zintegrowany kraj i jak jest dobrze przygotowany właśnie do tego wstąpienia do Unii Europejskiej. Mówiłem tutaj o tych kwestiach związanych z konspiracją i oczywiście ta rywalizacja z ludźmi Janukowycza, ta rywalizacja z ludźmi, którzy oligarchami, którzy tam też gdzieś wciąż są powiązani bliżej właśnie z gospodarczo z Rosją. Ona tam oczywiście wciąż ma miejsce. No i ja to też widziałem, kiedy po tych wszystkich kłopotach uchwalono już dokumenty, odesłano je do dalszej redakcji. Kiedy wyszliśmy na plac, kiedy poszliśmy pod pomnik Jarosława Mądrego, tam najpierw postawiono skromny głośnik na postumencie tego pomnika. Tam właśnie organizatorzy mówili właśnie o wynikach całego spotkania. Ja posyłałem pozdrowienia od nas, Polaków, od Solidarności, od tych wszystkich właśnie konspiratorów czasów opozycji demokratycznej, Solidarności, zresztą na hasło Polska, na hasło Solidarność, od razu rozległa się burza braw i głośne dziękujemy, dziękujemy. Widać w związku z tym było dla mnie, że gdzieś tam w dalekim Charkowie, oczywiście Polska, Solidarność, Europa jest właśnie prostym, czytelnym, znanym, sympatycznym dla nich hasłem. I podczas tego wiecu od razu pojawiła się też taka zorganizowana grupa, jak oni mówili, takich budżetowców, czyli tych ludzi, którzy pracują w budżecie. Pracując w tych urzędach wszystkich, no łatwo ich jest skłonić, zmusić właśnie do takiego wyjścia i demonstrowania poparcia dla Janukowycza. Te dwie grupy od razu też oddzieliła policja. Na moje oko oddzieliła nas po to, żebyśmy nie mogli z tymi ludźmi porozmawiać. Dlatego, że ja pamiętam pomarańczową rewolucję, gdy przyjeżdżali ludzie z poparciem dla Janukowycza, chodziliśmy tam, rozmawialiśmy z nimi i już tam się okazywało, że pomimo różnic politycznych obywatele mogą ze sobą rozmawiać. Tu więc wiedziano, że tą rozmowę trzeba uniemożliwić. Później jeszcze podszedłem do ludzi przy ulicy z tymi transparentami, które miały popierać Janukowycza, ale
nie udało mi się z nikim porozmawiać. Widziałem tylko twarze milczące, ludzie odwracali wzrok. No moje zdziwienie, właśnie tylko osoba, która mi towarzyszyła, powiedziała: słuchaj, oni mają nakaz, im nie wolno mówić. Jak zechcą rozmawiać, no to mogą nie otrzymać zapłaty. Więc widać, że walka polityczna tam jest bardzo mocna, że czeka ich pewnie długa droga. Oni tych wszystkich problemów szybko nie rozwiążą. Ale co do jednego, nie mam wątpliwości. Przed tym ruchem obywatelskim Ukrainy, przed ruchem, tym obywatelskim ruchem Euromajdanów, wielka szansa. Właśnie dlatego, że podjęli tą decyzję, chcemy być ruchem. I to ruchem nie tylko takiego jakiegoś protestu przeciwko autorytarnej władzy, bo to też. Ale przede wszystkim chcemy być ruchem budowy, odbudowy Ukrainy. Chcemy być tym ruchem samorządowym, chcemy być tym ruchem obywatelskim, który po prostu na co dzień organizuje Ukraińców do działania.